To jest właśnie kolekcja zrobiona przez panią Monikę Wadowską-Gerlach, która zdobyła pierwsze miejsce. Zapraszamy pani Moniko. Ten dyplom to pani powinna trzymać tak wysoko, ponieważ pani podczas tego projektu nie tyle urosły skrzydła, bo pani je ma. Podobnie jak mnóstwo pań, które tutaj dzisiaj z nami są. Tylko pani się te skrzydła tak podniosły z powrotem i bardzo gratulujemy serdecznie. Naszym marzeniem, żeby w Nowej Hucie, w której nie ma żadnej pracowni, a mało nie ma takiej pracowni nawet w Krakowie, żeby taką pracownię dziewiarstwa stworzyć. Pani, trzeba by uporządkować troszkę, słuchajcie, te czerwone worki, walizeczki, to wszystko wiemy, tak? Kontakt z Nową Hutą nie jest pierwszy. Ja występowałem tutaj kilkakrotnie, ale nigdy w takim miejscu. Przyznam szczerze, że bardzo rzadko występuję w sakralnych miejscach, więc nie czuję się najlepiej. I mimo, że praktykującym jestem katolikiem, to wolę jednak stać przodem niż tyłem do ołtarza. No ale będę musiał się skupić, jakoś pomyśleć tak, że jest to miejsce, które jest związane z pewną tradycją i że występują to artyści. A kto ciebie ty wierzbino wychował? A kto twoje fujary? Czarował, wychowywał mnie mój rodzic ciemny las, kiedy stoję w chłodnej rosie aż po pas. Wiosenny koncert z cyklu Nowa Huta, dlaczego nie, został zadedykowany hospicjum świętego Łazarza w Nowej Hucie i cały koncert został włączony też w program obchodów akcji Pola Nadziei. Warto podkreślić, że Pola Nadziei w tym roku obchodzą swój 10. już jubileusz. Nieprzypadkowo też zaprosiliśmy pana Michała Bajora do kościoła Arka Pana, a to dlatego, że ruch hospicyjny ma swój początek właśnie w tym kościele. Latał ci on wieczornymi nockami, nad sennymi wioski naszych chatami. W ciemnej strudze maczał skrzydła jako ptak i roztulał dzikie głogi polny mak. Tęsknoś, smutek, łzy, sieroce, jak biały tuman z łąki, za nim ślady leciały. Wiatr gałązki moje gipkie całował, całował, na fujarki je urzekał, czarował. Od 8 lat w naszej redakcji powstała inicjatywa uhonorowania człowieka, który mieszka w Nowej Hucie, który tu pracuje, który jest wybitną postacią. Panie Czesławie, za rok 2006 otrzymał pan tytuł Nowohucianina Roku. Do Nowej Huty przyjechałem w 1957 roku z Zakola Podbiegunowego, gdzie odbywałem zasądzony wyrok. Moja działalność partyzancka to była Nowogródczyzna, a ja jako dowódca niewielkiego oddziału Armii Krajowej uczestniczyłem w tych akcjach przeciwko władzy radzieckiej, przeciw Armii Czerwonej. Cała rodzina nasza zapłaciła wysoką cenę, ponieważ ojciec został skazany na 25 lat lagrów. Ja z początku zasądzony zostałem na 20 lat, z lagru uciekłem i dostałem drugie 10 lat. Mama i rodzeństwo zostali bez sądu wywiezieni w głąb Rosji. Ja w 57, a mama z rodziną wróciła w 58 roku do ojczyzny. Tak nasza rodzina pod nasze polskie niebo wróciła po wielu trudach i cierpieniach.